Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Robert Sieńko i zawodowo zajmuję się tym, że chodzę po sklepach. Ale nie o shopper marketingu będziemy dzisiaj opowiadali. Dzisiejszym tematem będzie LinkedIn. Tak jak widzicie na pierwszym slajdzie, w erze social mediów każdy sprzedawca jest marketerem i na odwrót każdy marketer jest sprzedawcą, więc ja, nawiązując do poprzedniej prelekcji Grzegorza, chciałem wam powiedzieć, że będę was dzisiaj zachęcał do tego, aby każdy z was stał się influencer marketerem, zwłaszcza jeśli chodzi o LinkedIna i komunikację B2B. Bo jak w dzisiejszych czasach wygląda zaangażowanie klienta w proces sprzedaży, przynajmniej na jego początku? Można powiedzieć, że entuzjazm, jaki posiadają klienci w początkowej fazie rozmów z dostawcami, jest mniej więcej taki jak tego psiaka na zakupach w Decathlonie. Jak przyznacie, nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja dla obu stron. Więc lepiej, żeby nasz klient był trochę bardziej zaangażowany w ten proces zakupowy i fajnie by było, jakby na przykład jego entuzjazm można było określić takim filmikiem. A najlepiej, gdyby nasz klient na naszą ofertę zareagował tak, jak ten piesek na widok możliwości kąpieli w stawie. Taki entuzjazm po stronie klienta, przyznacie sami, bardzo dobrze wpłynąłby na relacje klienta ze sprzedawcą. Jednak jak wygląda sytuacja w rzeczywistości i jak wygląda na co dzień? Na co dzień ta sytuacja wygląda troszkę inaczej. Ja bym ją zobrazował w ten sposób. Po drugiej stronie siedzi Cerber, ziejący ogniem potwór, i udziela nam jakiegoś feedbacku. I ja, jako osoba zajmująca się pozyskiwaniem nowych klientów w agencji, powiem wam, że taki feedback to nie jest najgorszy feedback, jaki może dostać agencja, świeży dostawca. Dlaczego? O tym za chwilę. Generalnie w procesie ewolucji my jako klienci, bo my też jesteśmy klientami B2B, mamy jakichś kontrahentów i firmy, którym outsourcingujemy różne zadania, wykształciliśmy w sobie wiele mechanizmów obronnych. Te mechanizmy obronne pozwalają nam na to, żeby zajmować się codzienną pracą, a nie rozmawiać cały czas z nowymi dostawcami i z firmami, które aspirują, żeby tymi dostawcami być. Przeanalizujmy kilka kanałów komunikacji, którymi się porozumiewamy z naszymi klientami. Pierwszym z nich jest e-mail. Jak być może wiecie, średnio w skrzynce mailowej pracownika średniej korporacji dziennie ląduje około 140 e-maili. Ile z tych 140 e-maili człowiek jest w stanie fizycznie przeczytać ze zrozumieniem, podjąć jakąś akcję, interakcję, odpowiedzieć? Jak wynika z badań, to jest raptem 25%, czyli 35 maili w ten sposób zostaje obsłużonych. Pozostała część maili, które trafiły do skrzynki, albo jest w ogóle pomijana, albo osoby poświęcają na nią około 4 sekund, czyli tyle, ile zajmuje przeczytanie, od kogo ten mail jest i jaki ma tytuł. Jeśli to nie prowokuje do dalszego otwarcia, lądują one w skrzynce albo w koszu, albo są wręcz w ogóle pomijane. Stąd też, jak patrzymy na e-mail marketing i wysyłane newslettery, ten CTR, który funkcjonuje w branży na poziomie 1-2%, jest tak opłakanie niski, bo on trafia do tych 65% maili, na które użytkownicy nie zwracają uwagi. CTR jest to zaangażowanie czytelnika w newsletter, czyli przeklikanie się aż do strony nadawcy. Jak wynika z podsumowania, które Freshmail publikuje, te CTR-y są właśnie na poziomie od 1-2%. Największym zainteresowaniem cieszą się newslettery organizacji pożytku publicznego. Ale oprócz maila mamy także telefon.
Ja jestem z tego pokolenia, które się określa mianem za stary na TikToka, za młody, by umrzeć. I w zasadzie to pamiętam te czasy, kiedy w nieśmiertelnej Nokii 3310 na wyświetlaczu pojawiał się numer nieznany, tak? Taki, który nie wiedziałem, kto dzwoni. Jakie wtedy miałem uczucia i jakie uczucia mieliśmy my, użytkownicy tych telefonów? Otóż to była ekscytacja. Kto do nas dzwoni, czego będzie chciał. Ale to jest historia. Młodsze pokolenia już tej ekscytacji nie odczuwają. Według badań 87% użytkowników telefonów niechętnie albo bardzo niechętnie odbiera rozmowy z nieznanych numerów. Więc wracając do naszej komunikacji z klientem i feedbacku, który w pierwszych slajdach był określony jako ten trzygłowy potwór, jest jeszcze gorszy scenariusz. Otóż dzwonimy, piszemy, a po stronie klienta jest cisza. Ta cisza jest najgorszym, co może się nam przydarzyć, bo nie wiemy zupełnie, czy nasza oferta została przeczytana, ktoś się z nią zapoznał, czy są do niej jakieś uwagi, czy mamy jakąkolwiek szansę na to, żeby dalej w tym procesie sprzedaży uczestniczyć. I zawsze zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Gartner w ubiegłym roku zbadał klientów B2B i oni określili swój ostatni zakup do firmy jako trudny. 77% klientów stwierdziło, że ten proces był dla nich ciężki. To znaczy, że teoretycznie potrzebowali oni doradztwa ze strony firmy, która im to sprzedaje. Ale tego doradztwa, jak widać z poprzednich danych, nie bardzo chcieli. Gdzie więc tkwi problem? Według mnie problem tkwi w samodzielnym researchu. Samodzielny research w sieci to jest to, co klienci w ostatnich latach pokochali i co namiętnie uprawiają. Kilka cyfr określających ten samodzielny research w sieci. 57% klientów, badanych klientów przyznało, że zanim skontaktują się ze sprzedawcą, oni już podjęli decyzję, że skorzystają z jego usług. A więc cały proces podejmowania decyzji nastąpił u tej grupy klientów jeszcze zanim w ogóle porozmawiali z wybranym dostawcą. 77% klientów mówi o tym, że nie chcą rozmawiać ze sprzedawcami, zanim nie zrobią samodzielnego researchu w sieci. A 60% z nich mówi, że w ogóle nie są im potrzebni doradcy ze strony firm w początkowej fazie procesu zakupowego. I to wszystko świadczy o tym, że ten samodzielny research w sieci jest bardzo ważny. Dlaczego? Bo z kolei 95% z tych klientów mówi, że preferują dostawców, którzy w całym procesie zakupu dostarczają im wartościowe treści. Skąd więc nasi klienci biorą te wartościowe treści? Otóż jak wynika z badań, 55% z nich to właśnie LinkedIn wskazało jako miejsce o największym wpływie na etapie rozpoznania rynku. Drugim miejscem, jak myślicie, co jest, nie jest to temat tej konferencji, więc tylko to zasygnalizuję, drugim miejscem są blogi. A wracając do LinkedIna, to nie tylko kupujący mówią o tym, że LinkedIn jest tak skutecznym miejscem na dystrybucję treści, bo także sami sprzedający, czyli ludzie z drugiej strony barykady, mówią o tym, że to właśnie LinkedIn dostarcza najbardziej wartościowe leady. Aż 80% sprzedawców twierdzi, że to właśnie z LinkedIna dostają najbardziej wartościowe kontakty. Co więc robić? W jaki sposób istnieć na LinkedInie? Na pewno nie można traktować LinkedIna jako słup ogłoszeniowy. Nie jest to kolejne medium typu strona www czy nasz fanpage na Facebooku, gdzie po prostu wrzucamy proste materiały, bo to się nie sprawdza.
Teraz cytat z mojego jednego z ulubionych bohaterów. To jest król Julian z Madagaskaru i ta jego genialne stwierdzenie: znudziła mnie twoja opowieść, albowiem nie była o mnie. Większość naszych materiałów, które publikujemy w standardowych kanałach digitalowych, opowiada o tym, jak to my jacy to my jesteśmy fajni, jacy to my jesteśmy zajebiści. Stąd też na LinkedInie nie sprawdzają się takie sztokowe zdjęcia, a już na pewno nie sprawdzają się takie sztampowe teksty typu jesteśmy młodą firmą zatrudniającą młodych profesjonalistów, którzy przygotowują dedykowaną ofertę, wychodząc na potrzeby naszych klientów. To się nie sprawdza. Ja w ogóle sądzę, że takich tekstów nikt nie czyta. Podejrzewam, że nawet nie czytają ich sami copywriterzy, którzy je piszą, bo tylko jak piszą, to od razu starają się o nich zapomnieć. O czym i w jaki sposób pisać i czy w ogóle pisać? Zacznijmy od stwierdzenia Andrzeja Sapkowskiego, że lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich. A co robią ci niektórzy na LinkedInie? Ci niektórzy na LinkedInie wrzucają wartościowe treści i te treści, co ciekawe, są na tym LinkedInie czytane. Mamy w Polsce około 4 miliony użytkowników LinkedIna, ale tylko 2% z nich rzeczywiście coś publikuje. Nieocenione badania Maćka Stopy, badania polskiego LinkedIna pokazały, że w 2018 roku raptem powstały 503 artykuły. Jeszcze ciekawsza cyfra jest następna, bo ci z was, którzy zajmują się na co dzień social mediami w wydaniu Facebook, Instagram, w polskojęzycznym LinkedInie tworzą się tylko 84 posty na godzinę. W klasycznych innych kanałach trzeba by było dodać 1 albo 2 zera. Więc dzięki temu nasz materiał na LinkedInie ma nadal tak bardzo duże zasięgi organiczne, zasięgi, za które nadal na LinkedInie nie musimy płacić. Tylko co pisać, żeby ludzie chcieli to czytać? Nieoceniony serwis BuzzSumo przebadał 10 milionów najbardziej żrących materiałów na LinkedInie i stwierdził, że najpopularniejsze teksty mówią o czym? O trendach w branży. Nie mamy więc nic innego do roboty, jak tylko dzielić się z naszymi aktualnymi klientami i potencjalnymi klientami, dzielić się know-how. I teraz, co to znaczy dzielić się know-how na LinkedInie? Na przykładzie naszej agencji shopper marketingowej opowiem o kilku sposobach na tworzenie przez nas kontentu. Oczywiście najprostszym i najłatwiejszym sposobem, który przychodzi zaraz do głowy dla świeżo upieczonego content managera pracującego na LinkedInie, jest to: wrzućmy nasze świetne produkty, które żeśmy wypuścili na rynek. I rzeczywiście tak jest. W przypadku agencji shopper marketingowej mogą to być na przykład displaye, które stoją w sklepie, z których sprzedaje się towar. Nam udało się zrobić taką świetną konstrukcję dla whisky Tullamore Dew, która w dodatku była zaawansowana technologicznie, bo jak być może zauważyliście na tym filmie, w zależności od kąta patrzenia ta grafika wydrukowana w technologii 3D zmieniała się. Tylko że nawet dla tak dobrej agencji shopper marketingowej, jaką jest 3M Projekt, takie projekty przydarzają się jeden w roku, raz na 2 lata. Mówię o projektach takich, że spadają kapcie z nóg, tak? A tylko takie warto wrzucać. Więc gdybyśmy my mieli wrzucać tylko i wyłącznie produkty, pokazywać produkty niesamowicie kreatywne i niesamowicie zaawansowane technologicznie, to mielibyśmy materiału na wrzucanie jednego posta na rok. A takich postów trzeba wrzucić 2-3 w tygodniu.
Oczywiście moglibyśmy wrzucać to, czym na bieżąco zajmuje się agencja, ale tak w przypadku agencji shopper marketingowej, jak i zapewne w większości zajęć, które wy uskuteczniacie, reszta to jest po prostu ciężka, żmudna praca, którą trzeba wykonać w terminie, tak żeby klient był zadowolony, ale to nie znaczy, że tą pracą od razu można wygrać międzynarodowe konkursy. Co więc robimy? My na przykład wrzucamy materiały konkurencji. To jest kolejny materiał POS, który możecie spotkać w sklepie. To jest tak zwany kosz wsypowy, czyli taka konstrukcja z kartonu, w której towar leży luzem. Ale tego produktu ani myśmy nie zaprojektowali, ani nie wyprodukowali. Ja natomiast wrzucając go opisałem, że jest to świetny materiał, bo rzeczywiście on kreatywnie i technicznie jest bardzo udanym materiałem POS, ale ja nie chwaliłem konkurencji, która to zrobiła. Ja chwaliłem klienta, który za to zapłacił, mojego potencjalnego klienta. Ewentualnie mógł być to mój aktualny klient, ale produkt zrobiony przez inną agencję. Więc zwróćcie uwagę, że nawet produkty konkurencji pokazywane przez nas nie muszą oznaczać, że chwalimy tą konkurencję, raczej chwalimy klienta za to, że takie produkty wpuszcza na rynek. Podobnie jest z projektowaniem opakowań. Moja agencja zajmuje się też projektami opakowań i udało nam się zaprojektować taką świetną linię opakowań typu sleeve. To są opakowania na termokurczliwej folii, gdzie ta folia pod wpływem ciepła otula opakowanie produktu. To często można spotkać na butelkach albo na przykład na kubkach jogurtu. I takich projektów też nie przydarza się agencji dużo. Znowu, gdybym miał się opierać tylko na opakowaniach, które zaprojektowała nasza agencja, to materiału starczyłoby mi na wrzucenie jednego, dwóch slajdów w ciągu roku, bo oczywiście pozostałe opakowania, które projektujemy, są po prostu rzemieślniczo dobre. Hej, witam po przerwie. Prawdopodobnie skończyliśmy na tym slajdzie i opowiadaniu o tym, jak to agencja 3M Projekt zaprojektowała takie fajne opakowanie, linię takich fajnych opakowań i o tym, że gdybyśmy my mieli publikować na LinkedInie tylko nasze projekty, to znowuż starczyłoby nam tego materiału na 1-2 posty w roku. Bo wszystkie pozostałe projekty są po prostu rzetelne i dobre, zrobione w czasie, ale nie od razu, żeby wygrywać międzynarodowe konkursy. Dlatego też o opakowaniach piszemy także w inny sposób. Na przykład pokazując to, czym żyje teraz świat i co nowego wymyśla branża. Tu jest film pokazujący etykietę produkowaną w technologii QLED. Wymyślili ją zresztą Polacy, którzy mają startup w Niemczech. Ta etykieta świeci pod dotknięciem. Nieprędko takie etykiety będą w Polsce, co nie znaczy, że nie możemy o nich na polskojęzycznym LinkedInie pisać. Jeżeli mówimy o trendach w branży, to jakie jest największe zagłębie trendów i gdzie one są najbardziej dostępne? Otóż oczywiście największym zagłębiem trendów w każdej branży są targi. I najlepiej, gdyby to były targi zagraniczne. Relacje z takich targów cieszą się bardzo dużą popularnością na LinkedInie, ponieważ musicie wiedzieć, że nie wszyscy wasi klienci mają budżet, a często po prostu nie mają czasu, żeby te targi odwiedzać. Jeżeli chodzi o targi polskie, to my nawet przestaliśmy swego czasu na nie jeździć, uznając, że nic ciekawego tam nie ma. Ale od kiedy zaczęliśmy publikować materiały na LinkedInie, doszliśmy do wniosku, że trzeba jeździć także na polskie targi, bo zawsze jakaś perełka może się na nich przydarzyć i wtedy warto o tej perełce powiedzieć na łamach LinkedIna. A nawet jeśli na takich targach nic ciekawego się nie wydarzyło, to warto napisać o tym, że nic ciekawego się na nich nie wydarzyło, ale zaznaczyć, że na nich byliśmy. Podobnie jest z konferencjami i szkoleniami. Konferencje i szkolenia są świetnym materiałem do tego, żeby informacje o nich publikować na LinkedInie.
One mają tak jakby dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna jest taka stricte budująca nasz wizerunek ekspercki, no bo nam się chce pojechać, wydać pieniądze, żeby wziąć udział w jakimś szkoleniu, albo jeszcze lepiej, jeśli te szkolenie prowadziliśmy. Więc to buduje nasz wizerunek eksperta. Ale jeśli do takiego materiału ze szkolenia dołączymy jakiś materiał merytoryczny, którego się na tym szkoleniu dowiedzieliśmy, to taki post, od razu zwróćcie uwagę, ma także walor edukacyjny. Walory edukacyjne w postach są bardzo pożądane na LinkedInie i ich źródłem, nieocenionym źródłem, a bardzo niedocenianym, są wszelkiego rodzaju raporty branżowe. Bardzo wiele w każdej branży jest raportów ogólnie dostępnych, takich, za które nie trzeba płacić. Ale nasi klienci, potencjalni klienci i aktualni klienci, nie zawsze do nich docierają, więc my możemy być tym transmiterem takich danych. Jeden raport, z którego wyłowimy kilka ciekawych materiałów, może nam starczyć na serię postów, którą możemy nawet ciągnąć przez miesiąc. Przy okazji budując markę firmy, która ten raport opublikowała, bo zawsze przyzwoitość nakazuje i zresztą prawo też, aby zaznaczyć, skąd się tą daną posiada. Co ciekawe, bardzo dobrym źródłem kontentu biznesowego są ogólnie dostępne media internetowe typu Onet albo WP. Zwróćcie uwagę, że nie wszyscy je czytają, a często są w nich różne smaczki branżowe. Więc można śmiało założyć, że część z waszych klientów nie czyta tych samych portali w ramach codziennej prasówki, a bardzo chętnie zobaczą informacje o tym na LinkedInie. I teraz słowo o zasięgach, które influencer LinkedInowcy mają na swoich kontach. Pewnie część z was kojarzy Janinę Bąk. Janinę wszyscy znają i kochają, w świetny sposób przybliża różne zagadnienia ze statystyki i na początku lockdownu w marcu wrzuciła na LinkedIna taki post podsumowujący kilka danych statystycznych, które krążyły po sieci i zwróćcie uwagę, ten post cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ma ponad 2000 lajków, 144 komentarze, czyli materiał stał się wiralem. Ja w tym samym czasie musiałem napisać 10 postów też traktujących o temacie koronawirusa, ale przez te 10 postów udało mi się zdobyć ledwie 1/10 zasięgu, bo policzyłem sobie pracowicie te wszystkie lajki i wyświetlenia, ale to bynajmniej nie deprecjonuje kontentu, który udało mi się zrobić i tych ludzi, do których to dotarło, bo ja ze swoim materiałem dotarłem tylko do wybranej grupy ludzi z mojej sieci kontaktów, czyli do ludzi zajmujących się shopper marketingiem i retailem. Oczywiście jak w życiu każdej osoby publikującej w social mediach przydarzają także mi się wiadomości wiralowe. Jedna z tych wiadomość, którą zaraz wam pokażę, powstała na podstawie materiału niezdobytego przeze mnie. Ja go po prostu dostałem od znajomego. Mogę was zapewnić, że jak zaczniecie regularnie publikować, to również wasi znajomi będą podsyłać wam materiały, bo będą wiedzieli, że się tym interesujecie. Ba, takie materiały będą podsyłać wam wasi klienci, którzy nie mają odwagi, żeby sami je na LinkedInie opublikować. Otóż wrzuciłem taki materiał ze źle wyprodukowanym kartonowym opakowaniem. Dlaczego ono jest źle wydrukowane? Otóż dlatego, że ma w takim dość niezręcznym miejscu umieszczony wykrojnik na rękę, a więc wyszło to dość śmiesznie i ten post zaczął żyć w pewnym momencie swoim własnym życiem. On się przebił na Facebooka, przebił się na inne portale, bo to generalnie było zabawne, a obkraszone merytorycznym komentarzem, bo ja przeprowadziłem analizę, dlaczego tak się mogło stać, że ten błąd w przygotowaniu do druku tego opakowania mógł się wydarzyć. I
post ten miał ponad 104 tysiące wyświetleń, 722 lajki, więc generalnie dla świeżo upieczonego autora było to bardzo budujące. Ale pokusiłem się o zbadanie, jak ten post funkcjonował w środowisku moich klientów i moich potencjalnych klientów. Więc okazuje się, że z tych 722 lajków raptem 41 lajków pochodziło od konkretnej grupy zawodowej, którą ja jestem na LinkedInie zainteresowany. Szału nie ma, więc zachęcam do tego, aby patrzeć trochę z przymrużeniem oka na wielki influencer marketing i na te olbrzymie zasięgi, które często obserwujecie prawdopodobnie na swoich wallach, budowane przez znane nazwiska. Jakbyśmy się mocno nie starali, to tak dużych zasięgów mieć nie będziemy, no chyba, że mamy znane nazwisko. Ale jeżeli jesteśmy przy materiałach wiralowych, to polecam wam gorąco, jeżeli jeszcze nie czytaliście, książkę Piotrka Budzkiego Viral. On tam opisuje krok po kroku bardzo wiele czynników, które czynią wiadomości wiralowymi. Takie dwie wiadomości wiralowe udało mi się też stworzyć i przypasowałem je do konkretnych analiz Piotra. Pierwszą z nich można określić takim stwierdzeniem: wiara w ludzkość przywrócona. Tak, posty o takim wydźwięku, materiały o takim wydźwięku są generalnie najchętniej udostępniane w mediach społecznościowych. Stąd pewnie sami tego doświadczacie. Na Facebooku bardzo popularne są filmy o tym, jak ludzie z poświęceniem ratują jakieś zwierzątka. To jest bardzo budujące, bo to świadczy o nas jako o ludziach bardzo dobrze. I na początku lockdownu myśmy dostali taką wiadomość od jednego z naszych bardzo dużych klientów, który poinformował nas, że będzie płacił przed terminem wszystkie faktury. To była bardzo fajna wiadomość. I ja się natychmiast podzieliłem z nią przed społecznością LinkedInową. I ona, jak widzicie, miała aż 23 tysiące wyświetleń, ponad prawie 200 lajków. Ludzie bardzo chcą takich wiadomości, które Piotrek nazywa, idąc tropem innych naukowców, wiara w ludzkość przywrócona. Innym czynnikiem, który tworzy wiralowość danej wiadomości, jest to, że my, udostępniając jakąś wiadomość, chcemy wypaść lepiej przed naszym gronem znajomych, gronem naszych obserwatorów. Cóż bardziej budującego jak ekologia może być? I opublikowałem taki materiał na podstawie materiału z niemieckojęzycznego bloga. Zwracam uwagę, to jest kolejna kopalnia tematów do tego, aby pisać o nich na LinkedInie. Zapewniam, że wasi klienci nie czytają tych samych zagranicznych serwisów, które wy, więc udało mi się prawdopodobnie pierwszemu w Polsce opublikować taką informację o świetnej inicjatywie firmy Barilla. Firma Barilla postanowiła wycofać z rynku opakowania z plastikowym okienkiem, a produkować opakowania w pełni kartonowe, przez co bardzo proste w recyklingu. I to dla testu na razie zrobiła na rynku angielskim. I rozpętało się jakieś szaleństwo. Słuchajcie, ten post do dzisiaj został wyświetlony 160 tysięcy razy, ma ponad 3700 lajków. Ludzie bardzo chętnie włączyli się w dyskusję, w lajkowanie materiału, który osobiście uznali za bardzo angażujący społecznie i ekologicznie. Jeżeli chodzi w ogóle o materiały na LinkedInie, to jest wymarzone miejsce do publikacji tekstów. Otóż według badania serwisu Ogdorg, im dłuższy tekst na LinkedInie, tym bardziej poczytny i bardziej angażujący. Więc tutaj jesteśmy na przeciwwadze zupełnie do tego szybkiego świata, w którym informacje muszą być krótkie. Tu im dłużej piszemy
oczywiście z sensem w sposób wartościowy, tym bardziej są te teksty doceniane. I jeden z ostatnich materiałów, który chciałem z wami omówić, to są tak zwane podsumowania. Tak zwana selektywna percepcja uruchamia się w większości z nas w określonych przypadkach. Co to jest selektywna percepcja? Dopóki sam nie jeździłem samochodem marki Skoda, nie zauważałem samochodów marki Skoda na ulicy. Od kiedy jeżdżę Skodą, odnoszę wrażenie, że co drugi samochód na ulicy to jest Skoda. Podobnie jest z kobietami w ciąży. Dopóki partnerka wasza nie jest w ciąży, nie widzicie kobiet w ciąży. Wystarczy, że spodziewacie się potomka, to zaraz co druga kobieta na ulicy wydaje się wam, że jest w ciąży. Tak samo jest z materiałami do LinkedIna i z tematami, o których możecie pisać. Jeśli zaszczepi się w was tak zwana larwa kreatywna poszukiwania materiałów i tematów do LinkedIna, to one same będą wam wpadały w oczy, a im więcej tych materiałów wpadnie, im więcej wy ich opublikujecie, tym spuchnie wasze archiwum. Archiwum jest potrzebne do tego, żeby na przykład na LinkedInie publikować podsumowania. Podsumowania i wszelkiego rodzaju przeglądy to jest chyba materiał, który jest najbardziej pożądany przez czytelników na LinkedInie. Moje teksty, które piszę co roku, takie podsumowujące materiały POS, które udało mi się spotkać na rynku w danym roku, cieszą się bezapelacyjnie największą popularnością. Więc pamiętajcie, ta selektywna percepcja, która się u was uruchomi, dzięki której będziecie wynajdywać tematy do pisania, pozwoli wam później na przykład na to, żeby przypominać o nich swoim klientom i potencjalnym klientom jako podsumowania. Dużo powiedziałem o tym, o czym się pisze, natomiast mam jeszcze jeden slajd, żeby wam pokazać, czego się nie pisze. Z mojego własnego doświadczenia bardzo słabo na LinkedInie sprawdza się erotyka. Otóż wymyśliłem sobie taki materiał na tekst o tym, czym się różni shopper od konsumenta. W skrócie chodzi o taki mechanizm, że właściciel psa kupujący karmę dla psa w sklepie jest shopperem, a konsumentem jest ten pies, który siedzi w domu. Więc nie zawsze konsument kupuje bezpośrednio towar w sklepie. I tak jest w przypadku męskiej bielizny. Zbadali to oczywiście Amerykanie i okazuje się, że to kobiety są głównie shopperami, czyli tymi osobami, które kupują męską bieliznę, oczywiście dla swoich partnerów. No i napisałem taki tekst, dołożyłem do tego, wydawało mi się, zabawną grafikę z przystojnymi facetami z gołym torsem i wypchanymi gaciami i myślałem, że to będzie tekst, który zażre. A ten tekst nie zażarł. Zwróćcie uwagę, miał on raptem 104 wyświetlenia i jeden lajk. Algorytm, który rządzi materiałami na LinkedInie, po prostu zupełnie go zbanował. Dla ciekawości postanowiłem napisać jeszcze raz ten sam tekst, ale z innymi ilustracjami. I dołożyłem ilustrację z brandem Gillette. W marketingu w ogóle funkcjonuje takie określenie jak efekt Gillette, bo znowu męskie maszynki do golenia kupują głównie kobiety, po to, żeby ich partnerzy wyglądali tak zachwycająco prawdopodobnie, jak ci przystojni chłopcy na zdjęciach. I jaka jest różnica? Prawie 4000 wyświetleń, 50 lajków. Unikajcie więc erotyki w grafice i w tekście. I to w zasadzie byłoby tyle. Jeszcze raz posłużę się cytatem z króla Juliana, a więc zróbmy to szybko, zanim dotrze do nas, że to zupełnie bez sensu. I z tym cytatem się absolutnie nie zgadzam. Aktywność na LinkedInie naprawdę ma sens. Trzeba jej tylko poświęcić naprawdę dużo czasu, ale ona zwróci się w dwójnasób. Pięknie dziękuję.